Jest pan byłym dziennikarzem, obecnie europosłem. Jaki ma pan stosunek do powstających coraz liczniej telewizji internetowych? 20 lat spędziłem w telewizji, to szmat czasu i kawał mojego życiorysu zawodowego, więc mój stosunek do telewizji zawsze jest pozytywny. W domu mam oczywiście też przydomek Telemana, ponieważ bardzo lubię oglądać telewizję. Ale już zupełnie serio i poważnie. Telewizje internetowe jak najbardziej. Proszę Państwa, prawda jest taka, że media spełniają swoją rolę dobrze wtedy, kiedy są blisko ludzi. Proszę sobie wyobrazić, że nie byłoby telewizji internetowych, mielibyśmy tylko wielkie stacje, które docierają w niektóre miejsca, a poza tym program nie jest z gumy, nie da się tam wszystkiego pomieścić. Zawsze byłem zwolennikiem telewizji regionalnych, telewizji będących jak najbliżej spraw i ludzi, które się dzieją w otoczeniu nas wszystkich. Zarówno jeśli idzie o telewizję, jak i o radio, jak i o media drukowane, które niestety powolutku zaczynają odchodzić do lamusa historii z różnych powodów. Nowoczesne media społecznościowe wypierają te drukowane gazety, stąd i one przenoszą się do internetu. Pamiętam dzień, w którym w samolocie dostałem do ręki ostatni numer drukowanego Newsweeka. To było takie też przeżycie, ponieważ to był ten moment właściwie historyczny. Wiedziałem, że trzymam po raz ostatni w ręku drukowany amerykański Newsweek, który od roku już ponad jest tylko i wyłącznie dostępny w wersji elektronicznej. Tak, jak najbardziej pełne poparcie, z jednym wszakże zawsze zastrzeżeniem, które powtarzam. Odpowiedzialność za to, co się czyni. To jest nie tylko skierowane do tych dziennikarzy, powiedzmy, bardzo zawodowych, pracujących w wielkich mediach. To jest skierowane do każdego, kto posługuje się słowem, kto chce komunikować się z ludźmi, kto chce opisywać świat. Czyli odpowiedzialność za słowo i uczciwość. Portale regionalne, portale miejskie, portale informacyjne, te, które komunikują o jakichś zdarzeniach, skąd mieszkańcy danego miasta czy regionu czerpią informacje o tym, co się wydarzy, czy co się wydarzyło, jak to ocenić, stanowią moim zdaniem bardzo ważny element normalnego funkcjonowania dzisiaj. Przecież częściej ktoś klika w internecie, żeby dowiedzieć się, co się dzieje w jego najbliższym otoczeniu i nie biegnie już do kiosku po gazetę lokalną, żeby przeczytać, co się dzieje, czy co się wydarzyło, czy co ma się wydarzyć. Zagrożenia. Nie wiem, czy warto używać słowa zagrożenie, ale pozostańmy przy nim. Ja upatruję je w dwóch elementach. Po pierwsze, to są finanse. Oczywiście wydawanie nawet takiego prostego portalu informacyjnego to wszystko są pewnego rodzaju koszty. Jeżeli te pieniądze będą pochodziły z jakiegoś określonego źródła, powiedzmy sobie, że zupełnie prywatny portal informacyjny, ale informujący o wydarzeniach z danego miasta, jest finansowany przez burmistrza, czy przez Radę Miasta, czy przez jakąś agendę miejską. Zawsze wówczas mam w podtekście, że ci, którzy dają pieniądze, mogą oczekiwać, że będą chwaleni, że pominie się czasami jakieś ich błędy, które zdarzają się każdemu z nas. Czyli ten przekaz nie będzie taki do końca uczciwy. Ale z drugiej strony, gdzie szukać tych pieniędzy? Czy w prywatnych portfelach ludzi, którzy chcieliby wspierać tego rodzaju przekaz informacyjny, czy w grantach, których też nie jest w końcu wystarczająco wiele, aby sfinansować wszystkie te portale. Trudno dzisiaj znaleźć złoty środek. Myślę, że trzeba na razie korzystać z tych możliwości finansowania, które istnieją, przy zachowaniu pełnej swobody dziennikarskiej oceny zdarzeń i sytuacji. Oczywiście, cały czas podkreślam, mając zawsze na celu dochodzenie prawdy, uczciwość w podejściu do tematu, co nie zawsze niestety ma miejsce. Komu to jest potrzebne? Czy rzeczywiście są odbiorcy na tego rodzaju produkt, jakim jest jakiś portal właśnie regionalny? Czy rzeczywiście ktoś chce tam wchodzić i oglądać oraz zapoznawać się z treściami, które są tam prezentowane? Bo to daje nam odpowiedź, gdzie ewentualnie możemy szukać wsparcia do funkcjonowania takich portali. To nie jest tak, że portal otwiera osoba, która ma gruby portfel wypchany pieniędzmi i może go finansować przez
przez długi czas, nie mając z tego tytułu właściwie żadnego dochodu, czy przynajmniej zwrotu poniesionych nakładów. Jednak to jest dosyć trudny element. Doskonale Państwo wiedzą, że funkcjonowanie w przestrzeni medialnej kosztuje. Oczywiście wydawanie takiego, czy tworzenie takiego portalu w internecie jest o wiele tańsze niż utrzymanie radia, czy stacji telewizyjnej, czy wydawanie jakiejś lokalnej gazetki, tygodnika, czy dwutygodnika. Ale mimo wszystko są to koszty, ponieważ to się dzieje cały czas na okrągło. Ja sobie nie wyobrażam, że istnieje jakiś portal regionalny, obojętnie czego dotyczący, w internecie i on nie jest aktualizowany. Jeśli on nie jest aktualizowany, to ja nie będę do niego zaglądał, bo po co? W związku z tym to wymaga ciągłej pracy, ciągłego nakładu, obecności ludzi, którzy po pierwsze mają wiedzę, tę wiedzę chcą przekazać, muszą to wszystko napisać, to wszystko trzeba wysłać w eter, a zatem są koszty. Odpowiedzią na Pana pytanie jest tylko i wyłącznie przebicie się z danym produktem, że to jest dobra rzecz, że ludzie chcą rzeczywiście z tego korzystać, a wówczas, myślę, znajdą się także reklamodawcy, którzy chętnie na tym portalu będą umieszczać swoje reklamy i płacić za to wydawcy danego portalu. To jest chyba najprostsza droga. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.